Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Ostatnio na Instagramie poprosiłam Was o takie szybkie Q&A, w sensie poprosiłam Was o to, żebyście zadawały pytania i ja na wybrane odpowiem właśnie w takiej trochę dłuższej formie wideo. No i wybrałam kilka tematów, które chciałabym poruszyć. Także nie przedłużając, możemy zaczynać, tu będę miała swoją ściągę. Jak Wam idzie wielopieluchowanie? Czy mieliśmy jakieś trudności? I też było pytanie o to, jak mój mąż zareagował na ten temat i jak on sobie radzi. Wielopieluchowanie ogólnie idzie nam spoko, ale przede wszystkim głównie dlatego, że mamy do tego po prostu duży dystans i jeżeli albo ja, albo mój mąż po prostu nie mamy, no nie chcę powiedzieć siły, ale po prostu nam się nie chce danego dnia, to po prostu cały dzień nasz maluch spędza w jednorazówkach i trudno. Rzadko to się zdarza, ale są też takie dni i to też nie jest po prostu koniec świata. Czasem tego typu, podejmując tego typu różne ideowe działania, chcemy po prostu wszystko albo nic, no ale po prostu nie zawsze tak się da. Więc wielopieluchowanie idzie nam super. Trochę się boję, gdy rozszerzymy dietę naszemu maluchowi, gdy jakby już to nie będzie mleczna kupa, tylko coś takiego bardziej potężnego. Nie wiem, zobaczę. Trochę tego się boję, mówiąc szczerze, nie wiem, czy mnie to pokona, czy nie. Zobaczymy. Ale też mam po prostu otwartą głowę. Jeżeli mnie to przerośnie w pewnym momencie, no to też trudno. Jak wyglądała Wasza droga od decyzji do przeprowadzki aż do teraz? Tak w skrócie trochę opowiadając tę historię. No to gdzieś tam temat przeprowadzenia się pojawił się w wakacje 2020 roku. Zaraz będzie właśnie rok w sumie od tego momentu. No i jakby było wiele różnych scenariuszy, które rozważaliśmy po kolei. Czymś takim, co najdłużej siedziało mi w głowie i o czym marzyłam długo, to było mieszkanie w kamienicy do generalnego remontu. Szukaliśmy też, bo jak się okazuje w Warszawie trochę teraz rynek wygląda tak, że można kupić mieszkania w kamienicy, nie to, że od dewelopera, ale w deweloperskim stanie. Jednak my akurat natknęliśmy się na przykład takiej patodeweloperki, gdzie po prostu w jednej kamienicy ktoś robił po prostu same maleńkie kawalerki i tak naprawdę, żeby dało się tam mieszkać bardziej rodziną, z dzieckiem, to trzeba by było kupować dwa mieszkania. I tutaj też wtedy trochę większy remont wchodziłby w grę. Mi nadal marzy się taka ruderka w kamienicy do generalnego remontu, tak bardzo odpicowana w pięknej lokalizacji. No i może kiedyś. W pewnym momencie po prostu ja już byłam w zaawansowanej ciąży i w tamtym momencie stwierdziliśmy, dobra, jakby jeżeli nasz budżet nie pozwala na kupienie w kamienicy trochę większego mieszkania, który będzie miał więcej niż 40 metrów, bo tak naprawdę w tamtym momencie stać nas było na mieszkanie 30-40 metrów. No i jakby stanęliśmy w takim miejscu, że wiedzieliśmy, że tak, będziemy musieli trochę na to mieszkanie poczekać, zanim ono będzie oddane, zanim skończy się remont. Wprowadzimy się tam na przykład z rocznym dzieckiem albo z 9-miesięcznym dzieckiem i tak naprawdę potrzeba tego dodatkowego pokoju dla dziecka niebawem się wtedy pojawi i to będzie taki moment, że pomieszkamy tam komfortowo pół roku i zacznie nam się robić za ciasno. I stwierdziliśmy, że to jest po prostu bez sensu i w takiej sytuacji okej. Jakby kupujemy mieszkanie w słabej lokalizacji od dewelopera, czyli coś, na co nie miałam za bardzo ochoty, ale za to po prostu mieszkanie do zrobienia już. Przerwa. Pójdziesz po niego? Tak. To sobie dalej nagrywam. Ja nagrywam, tak. Tak. Czyli, przepraszam, to była przerwa techniczna. Czyli po prostu zdecydowaliśmy, że jeżeli nie spełniamy naszego marzenia o mieszkaniu w kamienicy, to chcemy mieszkanie mieć na już i do wprowadzenia się, że tak powiem, szybko. I to mieszkanie, które ostatecznie kupiliśmy, obejrzeliśmy, nie wiem, tydzień przed moim porodem, jakoś w połowie października. I tak naprawdę, jak już padła ta decyzja, że kupujemy coś właśnie na Białołęce i od dewelopera, no to po prostu obejrzeliśmy chyba kilka mieszkań po prostu na tym jednym osiedlu i wybraliśmy jedno. Nie ukrywam, że to już był taki moment, że po prostu wicie gniazda wjechało mocno, że już miałam ten ogromny brzuch, zaraz rodziłam i już naprawdę nie miałam przestrzeni na to, żeby dalej szukać tych mieszkań.
Ale bardzo się cieszę z tego mieszkania, które żeśmy ostatecznie wybrali. Uważam, że wybraliśmy bardzo dobrze. I co? No i właśnie, tydzień przed porodem to mieszkanie żeśmy oglądali. Pamiętam, że się tu wdrapywałam po schodach na 8 piętro, bo jeszcze wtedy nie była oddana winda, nie można było nią jeździć. I potem podpisywaliśmy umowę przedwstępną chyba w dzień, jak wróciłam ze szpitala, robiliśmy to zdalnie. No i potem tak naprawdę w tamtym już momencie zarezerwowaliśmy ekipę, czyli to był właśnie listopad, połowa listopada, zarezerwowaliśmy ekipę. Ekipa weszła, miała wyjść w styczniu, ostatecznie weszła w połowie lutego tego roku. No i nasz remont potrwał 5 tygodni, także uważam, że to jest w ogóle jakiś rekord i jestem przeszczęśliwa, że to tak szybko trwało. Także to taka historia ogólnie kupna mieszkania w dużym skrócie. Tutaj taki dość poważniejszy temat. Czy miałam kryzysy w macierzyństwie? A kto nie miał, dziewczyny? Wszyscy mamy kryzysy w różnych etapach życia związane z różnymi rolami, które w życiu pełnimy. Natomiast jeżeli chodzi o mój kryzys, jakby on cały czas trwa, mogę tak powiedzieć. Ja mierzę się z traumą poporodową. Wiele takich bardzo trudnych emocji w kontekście właśnie tego, jak mój poród wyglądał, cały czas we mnie jest. Choć oczywiście pracuję nad tym z moją terapeutką. I tak naprawdę mam takie poczucie, że wreszcie gdzieś tam coś na horyzoncie zaczyna się przejaśniać. Dopiero teraz, gdy mój maluch kończy 6 miesięcy. Więc no po prostu tak to w życiu jest. I jakby nie chcę tutaj się użalać nad sobą, zwłaszcza, że pytanie było po prostu, czy miałam kryzysy w macierzyństwie, więc odpowiadam, tak, miałam. I tak po prostu jest czasem. I to, że któraś z Was też się mierzy z podobnymi doświadczeniami co ja, to nie oznacza, że jest czemukolwiek winna, że coś z nią jest nie tak, że jest przez to mniej warta. Po prostu tak to jest. I teraz bardziej przyziemny temat. Jakie mam podejście do kosmetyków dla dzieci? I jakie wybieram marki? No, naszą ulubioną marką są kosmetyki Huggy Baby. Od nich zaczęliśmy i do nich chętnie potem też wracamy. Ja bardzo tą markę lubię w ogóle za składy, za kompozycje zapachowe. No i gdzieś tam z drobnymi skokami w bok, ale ich lubimy oboje z mężem najbardziej. I sprawdzam, czy tu jeszcze coś... wiem, jest jeszcze jedno pytanie, tak. Organizacja dnia z niemowlakiem, organizacja mleka, z piersi, zamrażanie, przechowywanie... No to tak. U mnie nie ma czegoś takiego jak organizacja dnia z dzieckiem. W sensie... Każdy dzień jest inny też przez to, że mój mąż ma specyficzną pracę i każdego dnia robi trochę co innego. Staram się, jak mogę, żeby włożyć to w jakieś takie ramy, żeby na przykład raz czy dwa razy w tygodniu był taki odgórnie zaplanowany czas, kiedy na przykład mój mąż wychodzi z naszym dzieckiem na spacer i ja wtedy mogę sobie coś zaplanować, tak wiecie, na 100%. Natomiast i tak w praktyce nie zawsze nam to wychodzi. Czasem są, wiecie, różne inne takie bardziej prozaiczne rzeczy, jakieś umawianie lekarzy, jakieś wyjścia, że naprawdę trudno. Natomiast ja naszego malucha nie zostawiam jakby niani czy komuś z rodziny wychodząc do pracy. Wiem, że może to jest niejasne, jeżeli nie obserwujecie mnie jakoś tak bardzo, bardzo dokładnie, skrupulatnie, bo pewnie wiecie, że prowadzę własną firmę, Panna Rosa, to jest mój sklep. I ja jakby nie poszłam na urlop macierzyński, natomiast to nie oznacza, że nie zmniejszyłam wymiaru pracy, bo tak się stało. Od stycznia u nas w firmie bardzo pomaga mi oprócz Ani jeszcze dodatkowo Ewa, która przejęła koordynację produkcji, więc ja tak naprawdę spinam to wszystko, jestem pod telefonem, odpisuję na wiadomości, na maile, natomiast ja nie wychodzę na 8 godzin do pracy, ani na 4, ani nawet na 2. Głównie pracuję w drzemkach mojego dziecka, albo wtedy, gdy ktoś właśnie z rodziny, albo mój mąż zabierze go na spacer. Więc temat takiego, wiecie, taka logistyka odciągania mleka i tak dalej, nie wchodzi u nas w grę też dlatego, że moje dziecko po prostu nie chce jeść z butelki.
Próbowałam różnych i to jest dość trudny temat, przez to takie właśnie, wiecie, zostawienie dziecka pod opiekę komuś innemu, kiedy naprawdę potrzebuje tego, na przykład chce, nie wiem, pójść do lekarza. No więc tego typu działań tutaj za bardzo nie ma. No i ciekawa jestem, jakby co będzie dalej, bo przed nami rozszerzanie diety, przed nami jakaś taka nauka, nie wiem, picia wody z bidonu. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Natomiast no, na ten moment tego typu organizacja to jest bardzo duże wyzwanie. No i tak jak mówię, ja walczę po prostu o to, żeby były w tym chaosie cotygodniowym, chaosie takim, wiecie, kontrolowanym, no bo mamy kalendarz, to wszystko jakby jest skrupulatnie planowane, tylko że nadal nie ma w tym pewnej rutyny. I nasze dziecko też na przykład nie ma takich bardzo stałych od linijki pór, drzemek, i chodzenia wieczorem spać. Trochę to jest tak, że jakby ja patrzę po prostu po sygnałach, które moje dziecko mi wysyła, kiedy ono jest śpiące. Śpi, potrafi drzemkę mieć 20-minutową, albo 1,5-godzinną, albo 2-godzinną. I potem około 2 godzin po obudzeniu się z drzemki idzie na kolejną drzemkę. I czy ta druga drzemka wypadnie o godzinie 11 czy 14, ja nie mam pojęcia. Więc po prostu jakby każdy dzień sobie dostosowuję do tego, co tam mam. No i tak to wygląda. No. Dla mnie, dla osoby, która jest control freakiem i bardzo potrzebuje takiego właśnie panowania nad sytuacją, nie jest to łatwe i jest to w macierzyństwie, nie ukrywam, dużym wyzwaniem, żeby z tym takim właśnie brakiem kontroli po prostu się pogodzić. No bo często sobie coś zaplanuję na drzemkę dziecka, a potem wychodzi tak, że tylko to zacznę, albo nawet i to nie. No, także takie to jest właśnie dzisiejsze Q&A. Możecie pod tym filmem pisać w komentarzach pytania do kolejnego tego typu filmu. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się nagrać jakby kolejną część. Koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, tam jest dużo takiej mojej zwykłej, prostej codzienności. Subskrybujcie ten kanał, proszę, żeby być na bieżąco. Koniecznie dajcie suba. I co? No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, pa, pa.